Witajcie kochani. Dzisiaj w naszej rodzinie Zoomowej zatrzymujemy się przy słowie Boga, które mówi o Jego ogromnym miłosierdziu. Fragment z Księgi Micheasza. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Dzisiaj czytając ten fragment mam takie pragnienie przytulić słowo Boga. On mówi dzisiaj: jestem miłosierny. Czas Wielkiego Postu to jest czas łaski, nawrócenia, skruchy. Jak ważne jest, żebyśmy dotarli do tego miejsca prawdy o nas, tam gdzie jesteśmy słabi, grzeszni, abyśmy potrafili w tym czasie Wielkiego Postu przyznać się do swoich słabości, grzechów. Prośmy o tę łaskę dzisiaj Boga, aby kruszył nasze serca tam, gdzie są pyszne, gdzie są wyniosłe, gdzie są twarde. Bóg dzisiaj woła: jestem miłosierny, oddaj mi wszystkie grzechy, a ja je wrzucę w głębiny morskie, oddalę od Ciebie. Pomódlmy się za siebie nawzajem, o tę łaskę przyjęcia skruchy w Wielkim Poście, ale także mam dzisiaj taką intencję, którą chcę podzielić z Wami, za osoby, które czują, że chciałyby pójść do spowiedzi, ale mają ogromny problem, ogromne przeciwności, wszystko staje im na przeszkodzie. Pomódlmy się jednym zdrowaś Mario, z wielką wiarą, aby Pan usunął te przeciwności i o łaskę skruchy dla każdego z nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia i mam niezwykłe zaproszenie dla Was. Od jutra zaczynamy rekolekcję w Kaliszu, w parafii świętej Matki Teresy i na każdej mszy świętej będziemy posługiwali modlitwą, śpiewem, a o godzinie 18 będzie też koncert wielkopostny, nasza wspólna modlitwa. Pięknego dnia i do zobaczenia.